Proszę, proszę, proszę. Wychodzimy z autokaru, proszę, proszę, wychodzimy wszyscy z autokaru. Proszę do mnie, proszę do mnie. Proszę do mnie. Proszę do mnie, proszę, wszyscy już wyszli. Wszyscy wyszli, jesteśmy na miejscu. Ja jestem. Bardzo. Co za grupa, co za grupa. No dobrze, szanowni państwo. Co? O co chodzi? Ja chciałem coś powiedzieć. Słucham. Moim zdaniem kierowca tego autobusu jest nietrzeźwy. Dlaczego? Jak z nim rozmawiam, to cały czas czuję alkohol. Nie, idź, idź, idź. Panie kierowniku, przepraszam, tak. Ja mam pytanie. Tak. Gdzie jesteśmy? No, proszę pani, Zakopane. W końcu się zniszczyło. Zakopane. Są grupówki. Ale czas. Nie. Przepraszam. Przejęzyczyłem się. Czeski błąd. Nie Zakopane, Przasnysz. Jak Przasnysz? No ale jak Przasnysz? No tak, Przasnysz. No to po jaką cholerę ja narty brałem? No to jest bardzo dobre pytanie, proszę pana, tylko nie do mnie. Po jaką cholerę brał pan narty? No w mailu było, żeby wziąć. Pan pokaże. Kurde, co? No. Proszę bardzo. O. Proszę wziąć własne deski. Mhm. Pan przewinie stronę? Proszę bardzo. Do krojenia, bo jedzenie we własnym zakresie. A ja przepraszam, ja mam jeszcze dalej pytania. Tak. Czy w hotelu jest basen? Tak, w hotelu jest basen. Świetnie, bo ja kocham pływać. Tylko, że my nie śpimy w hotelu. A to gdzie śpimy? Proszę bardzo, schronisko u Edwarda. Czyli właścicielem jest Edward. Nie. No to czemu u Edwarda? Bo wystrój jak Zagierka, proszę pana. Dobra. Proszę państwa. Dojechaliśmy, tak się zaczyna nasz wspaniały wyjazd firmowy, tak? Super. Proszę się meldować po pokojach. Tak jest. I bardzo państwa proszę, wszyscy, ale to absolutnie wszyscy. Czyli wszyscy. Tak, czyli wszyscy. Okay. Przychodzą do mnie wieczorem dzisiaj do pokoju 202. Przepraszam, do jakiego pokoju? 202. Rozumiem. 202. Przychodzą wszyscy do pokoju 202 z pieniędzmi za szkody wyrządzone w autokarze, tak? Przepraszam najmocniej. Tak. Ja tylko pootwierałem okna, bo tam w środku strasznie śmierdziało. Tutaj też coś śmierdzi. Cały czas to śmierdzi. Cały czas. To tutaj też pootwieram okna. No i właśnie. To cholera jasna. Właśnie o tym mówię, tak? Właśnie o tym mówię. Nie wybijamy szyb, tak? Nie wybijamy. Nie wybijamy. Sikamy w toaletach, tak? Przepraszam najmocniej. Ta walizka była taka duża, że każdy by pomylił z Toytoyem. Potwierdzam. Każdy by pomylił. Nie no, ludzie, dobrze, idźcie już, naprawdę, idźcie już do pokoju, przychodzimy do 202, tak? Przypominam, tak, nie wybijamy szyb, nie sikamy sikamy w toaletach. A! I... Przepraszam, bo troszkę się wkradło zamieszanie, to gdzie sikamy? Na dworze! Lubię! I przede wszystkim do wszystkich, stopujemy z alkoholem. A czemu z tym do mnie? Dobrze, proszę bardzo, dziękuję bardzo, do widzenia. Moment! Proszę pana! Pan też jest pijany. Co? Jak z panem rozmawiam, to coś czuję alkohol. Do pokoju, żegnam wszystkich do pokoju, proszę bardzo. Jest. Nie, wie pan co? Ja mam pytanie. Proszę. No bo tak, narty nie, bo nie ma gór. Tak. Pływanie nie, bo nie ma basenu. Tak. Tańce i zabawy nie, bo mamy stopować z alkoholem. Miało być pytanie. Co my tu, kurwa, będziemy robić? Origami, proszę pana. Dlaczego origami? Bo tak się złożyło. Dziękuję bardzo, do widzenia. Idź pan, polecam. Jezus, co tu tak capi? Co... Dzień dobry, mam pytanie. Panie Przyształ, słucham. Tak, mam pytanie. Tak, jakie? Kiedy będzie kolacja? Jaka kolacja? Taki posiłek. Panie, przecież wiem, co to jest kolacja. No to po co te głupie pytania?
Panie, tu nie ma kolacji, tak? Powiedziałem, to jest schronisko u Edwarda, tak? Do widzenia, tu nie ma kolacji. Co? Ratunku! Ratunku! Co się... Zboczeniec! Co się stało? Zboczeniec! Gdzie? On chciał wejść do mojego łóżka. On? On, zboczeniec. Przecież to jest pani mąż. No ale to nie zmienia faktu, że zboczeniec. A bo zatem, proszę pana, ja nie po to wyjeżdżam na wyjazd firmowy, żeby sypiać z własnym mężem. Do usług? O. Matko Boska, a pan co, nic na to nie powie? No... A w sumie mi by się też jakaś odmiana przydała. Do usług? O. O! Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Jest, panie kierowniku, dzień dobry, panie kierowniku schroniska, czy żeśmy tu przyjechali. Panie kierowniku, państwo jednak sobie życzą osobny pokój. No. Nie ma mowy, ja mam wszystko pozajmowane. No, zajmuję. Ale proszę pana, ja mogę iść do pokoju innych panów. Nie, ja się na to kategorycznie nie mogę zgodzić. A dlaczego? Klauzula sumienia. Nie rozumiem. Nie czyń innemu, co tobie niemiłe. Ej, weź... Ale... Zresztą, co na to pani mąż? Właśnie. A ja nie mam nic przeciwko. O! Okno transferowe uważam za otwarte. Nie, nie, ja absolutnie się nie zgadzam, wszystko pozajmowane. Nie ale mam żadnych uwag. Pana, ale to ja mogę bardzo chętnie u pana w recepcji, tam gdzie tak ciasno i tak przytulnie. W takim razie, ja się bardzo chętnie dołączę do takiej drużyny. Jest drużyna. Ja do zdobycia niczym puchar. Taki bardziej przechodni. No i to jest bardzo dobry pomysł. Pani się przejdzie trochę godzinkę u jednego, godzinkę u drugiego, jeszcze pani coś zarobi. Super. No, także. Chodźcie, chłopaki. No, proszę bardzo, do widzenia. Przypominam, witamy. Widzimy się w pokoju 202, tak? Namawiał i namówił. A. Do. Po. Ko. Ju. Widzę, że będzie miał pan czym pukać. Do pokoju! Lubię. Lubię. Co to tak śmierdzi, cholera jasna, przecież to się nie da wytrzymać. Panie Przysztof, przecież mówiłem, nie ma kolacji, tak? A? Co? Obiado, kolacja? Mówiłem, jedzenie we własnym zakresie. Wolałem się upewnić. Wie pan, tak. Bo nadzieja umiera ostatnia. Tak. A wie pan dlaczego? Dlaczego? Bo jest z głodu. Bo jest z głodu. Bo z głodu umiera ostatnia nadzieja. Wolałem się upewnić i tyle o panu powiem. Idź pan w cholerę, tu nie ma kolacji, tu nie ma niczego, do widzenia, żegna pana. Co za baran, Jezus Maria, co za grupa popieprzona w ogóle. A ty co? Mam takie pytanie. Proszę. Czy w kuchni jest mikrofala? Nie, nie ma. Aha. W takim razie włożyłem kurczaka do radia. Zaraz, moment. Skąd pan miał kurczaka w ogóle do cholery, no? Przepraszam panowie, czy któryś z was nie widział mojej papugi? Właśnie pana szukałem. Tak. Proszę pana. Pana papuga oszalała. Jak to oszalała? Ona oskubała się z piór, wytarzała się w panierce i wlazła do radia. Co? Pokażę panu. No ale ja cię! Ja panu pokażę tutaj. O, na co patrzymy? Na księżyc. A, to w takim razie... Au! Rum, pum, purum, purum, pum, pum. Ale... Co to było? No, jestem głodny jak wilk, a kiszki mi marsza grają.
panie Przyszczał, to niechże pan idzie do sklepiku na dół i se coś pan kupi, tak? Ale ja już tam byłem. No to co pan gitarę zawracasz, no? A pan by się najadł magnesami na lodówkę? Tam same pamiątki są. Jakimi magnesami? No na lodówkę z napisem Przasnysz, stąd się wyjeżdża. Panie Przyszczał, moja matka mówiła, że jak człowiek głodny, to zje wszystko. A ja nie mówię, że nie jadłem, ja mówię, że się nie najadłem. No ale... No. Ale panie, no... No gdzie, no magnes? Miałem niedobory. To... Idź pan do... Halina! Halina, ale wraca! Halina, no! Co się... Halina, no! Co tu się... Halinka! Nie ma szans! Ja nie wiedziałem, że ty takie rzeczy potrafisz. A ja nie wiedziałam, że to nasz pokój. Co się stało? Co jest? To on, to jest jego wina, proszę bardzo, jego wina. Coś pan narobił, do cholery. No była taka szybka z napisem stłucz w razie potrzeby. No i? Miałem potrzebę. Jaką? Byłem głodny. Pani, dobra, zaraz to załatwimy, spokojnie. Tylko najpierw ten zapach, no przecież tu jest tak capi, że... No właśnie, co pana tak capi, proszę pana? Moment, cholera jasna, przecież to od pana tak wali. A to nie? Jezus, co to jest? Matko Boska, sery pleśniowe, śledzie, panie, o jajka gotowane, panie, coś pan, to jest broń biologiczna, panie, co pan, kolacja, przecież pan na cały plecak jedzenia. No bo jest dopiero 20. No i co? A jakoś trzeba dotrwać do rana. A to jest, proszę pana, mój pakiet NNW. Co? Na nocną wyżerę. Nie, no. Zresztą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy cię głód zaatakuje. Nigdy nie wiadomo, jak Niemcy w 39, tak. Albo jak Ruscy 17 dni później. Tak, faktycznie, jak Niemcy, nawet jest bomba z opóźnionym zapłonem, fasolka po bretońsku. Ludzie, weź pan to, idź w kolejne, Matko Boska, żeby to bidne schronisko wytrzymało pańską obecność, naprawdę. Ja już się boję, ja już współczuję współlokatorowi, naprawdę. Dziękuję bardzo. A pan, który ma pokój? Ja? 202. O.